a trzeci współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Bochni. W dniu dzisiejszym spacer poprowadzi znany pewnie wszystkim historyk, miłośnik ziemi bocheńskiej i wiśnickiej, pan Janusz Paprota. Oddaję głos. Dzień dobry Państwu. Jestem lekko zszokowany, bo myślałem, że będzie 5, góra 10 osób i sobie pójdziemy takim spacerkiem dosyć długim. No ale to oczywiście tym bardziej się cieszę, że tyle z Państwa zechciało tutaj przyjść. Proszę Państwa, no uprzedzam, że czeka nas jakieś 8 km drogi i to głównie pod góry. Niemniej jednak postanowiłem tę zbiórkę zrobić właśnie tutaj, w tym miejscu, ponieważ chociaż łatwiej byłoby tam już u góry, nie? Ale z punktu widzenia historycznego to wypada parę rzeczy powiedzieć. W ogóle ten spacer będzie, myślę, wtedy dla Państwa atrakcyjny, jak uruchomicie troszeczkę swoją wyobraźnię, zwłaszcza gdy będę pewne rzeczy opowiadał i cofał się tam kilkaset lat do tyłu, dlatego że przez te powiedzmy kilkadziesiąt lat ta trasa mocno zmieniła swoje oblicze. Pójdziemy w dużej części niebieskim szlakiem turystycznym, który biegnie z Bochni przez Wiśnik, Kamionną do Tymbarku. No i gdy przed wojną profesor Fischer, Piotr Galas, członkowie Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego wytyczali tą trasę, to ona była pełna uroku i zresztą tak ją wytyczyli, żeby przechodziła zarówno przez miejsca z jakimiś ważnymi obiektami historycznymi i przyrodniczymi, ale krajobrazowa też była zupełnie inna i rzeczywiście nawet tutaj w rejonie Bochni miała posmak takiej turystyki, choćby nawet z tego prostego powodu, że była znacznie mniejsza zabudowa, drogi były ziemne, kamieniste, natomiast być może Państwa rozczaruję, ale właściwie całą drogę no, przejdziemy po asfalcie. No niestety takie są realia, że nawet te boczne dróżki, które kiedyś było nie do pomyślenia, żeby gdzieś do jakiegoś przyciółka była droga asfaltowa, w tej chwili jest wszystko już wyasfaltowane. Ale wracam do tego miejsca, do ulicy Sądeckiej, bo proszę Państwa, tam za rzeką za potokiem Babica stała brama sądecka. Brama sądecka i jedna z trzech lub czterech bram, bo tutaj można toczyć dyskusję, ile w końcu tych bram było. Po przekroczeniu tej bramy był most na Babicy, wały i mury też, które się tutaj ciągnęły. I znowu, wały czy mury, to by można toczyć godzinami dyskusję, jak to z tymi murami i Bochni było. W 1487 roku są wzmiankowane pierwsze wzmianki o wałach sądeckich. Później brama sądecka jest wzmiankowana. Od razu takie wyjaśnienie. Profesor Fischer pisał, że te bramy to były takie bez znaczenia, że to takie solidne drewniane wrota, które tylko taki symboliczny wymiar miały. Otóż akurat w tym względzie się pomylił, bo wygląda na to, że te bramy, również i brama sądecka, to były solidne budowle z kamienia, po których ślad się nie zachował, a jest taka ciekawa wzmianka o bramie krakowskiej. Większość Państwa jest z Bochni, więc skrzyżowanie ulicy Studencka, Matejki, Biała. Ta brama krakowska w tym miejscu miała się zawalić wskutek obfitu opadów w deszczu. Spowodowała katastrofę budowlaną, bo zniszczyła dwa domy i była nawet jedna ofiara śmiertelna tej katastrofy budowlanej. No to na logikę biorąc, to nie była jakaś zwykła mała brama, tylko wysoka naprawdę konstrukcja. Podobnie zresztą wystarczy, jak Państwo będziecie na Niewie, nawet w Dobczycach, gdzie jest tam ta jedna z bram otworzona, to już widać, że jest to kawał budynku. Jeszcze teraz tak, przechodzimy przez bramę sądecką, wkraczamy na trakt węgierski.
potocznie nazywany węgierski, który tak ładnie w wieku XIV, aczkolwiek oczywiście we wcześniejszych wiekach był używany. I ja idąc, będziemy mówić o różnych aspektach tej trasy. I gospodarczych, ale był to środek komunikacyjny dla podróżnych, dla orszaków królewskich, orszaków magnackich, szlacheckich, a także dla no czasami zupełnie osoby, które wybierały tą, również oddziały wojska, które się tędy przemieszczały. Jak zanim wyruszymy i od razu będziemy mieli takie ostre podejście do góry, ulicą Sądecką, to ja sobie wyciągnę ściągę, ale nie dlatego, żebym nie wiedział, tylko chcę zacytować, jak opisuje odcinki tej drogi ilustracja królewska z 1570 roku, ilustracja dróg. Przeprowadzono taką ilustrację. Zresztą muszę Państwu powiedzieć, że jak tak chwilę refleksji, jak się przygotowywałem do tego spotkania i tej wycieczki, to stwierdziłem, że dożyliśmy chyba takich czasów, gdzie właściwie możemy po raz pierwszy od wielu wieków powiedzieć, że mamy porządne drogi. Bo w okolicach Bochni jeszcze się trafiają, gdzieś tam ktoś tam czasem narzeka, że tu jeszcze nie ma asfaltu, czy tam jakaś dziura wypadła, ale generalnie to naprawdę, jeśli się to porówna z tym, co było przed wiekami, czy nawet te kilkadziesiąt lat wcześniej, no to tutaj wnioski są jednoznaczne. Ilustrator zapisał mniej więcej o tym miejscu, gdzie stoimy, taką rzecz. Jechaliśmy przez most na Babicy aż w górę za dwór wójtostwa Bochenckiego. Za chwilę będziemy mijać ten odcinek, którą uprawę czyni pan Sądecki, chodzi o kasztelana Sądeckiego, tak, iż oną górę gliniastą, wtedy by tam żadną miarą nie wyjechał, kiedy zła droga. A tak i furman, i szlachta, i wozy żupne z drwy, czyli z drewnem, tędy się obracają i przejeżdżają mimo dwór. O co chodzi z tymi wozami żupnymi z drewnem? No, chodzi o przywożenie drzewa do żupy solnej, a także wprowadzono, już nie pamiętam, ale około połowy XVI wieku taki zapis, że jak ktoś chciał kupić sól ważoną w bochenckiej żupie, to musiał przywieźć ze sobą drewno, inaczej mu nie sprzedano. Dlaczego? Po prostu tego drewna brakowało w okolicach Bochni. Żupa solna już nie miała skąd go pozyskiwać. Proszę Państwa, jeszcze jedna taka ciekawostka. Czasami będę odskakiwał od tych wieków średnich i okresu staropolskiego do czasów nam bliższych. Tutaj jak byśmy ten budynek w prawo, to jest miejsce, gdzie w 1913 roku wybudowano kinoteatr Zorza, a właściwie pierwsza nazwa Wenys. To był szał, proszę Państwa, jak na tamte czasy. Nowoczesna sala kinowa, sala teatralna, 350 miejsc siedzących, plus tam 100 ileś jeszcze osób mogło wejść. Chlubiła się Bochnia tym kinoteatrem, no ale jak to bywa, już tam jak czytałem dokumenty z lat 20, to już w tym kinie tylko dwa razy w tygodniu wyświetlano jakieś filmy i narzekano, że jest mała frekwencja. Prawdopodobnie do II wojny światowej on jeszcze przetrwał, potem został rozebrany. Kaplica świętego Stanisława najpierw nosiła wezwanie Najświętszej Marii Panny, potem przez rodzinę Rojkowskich rozbudowana, zapatrzona obrano świętego Stanisława. Dom Rojkowski zresztą znajdował się tutaj niedaleko. Dobrze, proszę Państwa, proszę mnie czasami poganiać, bo ja jestem wielkim gadułą. Zanim pójdziemy do góry. Co prawda nie ja jestem organizatorem, Państwo tu przyszli na własną odpowiedzialność, ale jest nas
dosyć dużo, także tak troszkę tylko przypomnę o bezpieczeństwie, zwłaszcza tutaj, zanim wyjdziemy z Bochni. Tam, gdzie jest chodnik, poruszajmy się chodnikiem, a jeżeli już musimy zejść z tego chodnika, no to uważajmy również na samochody. No to